Hej, tu ja, Wiktoria, a dzisiaj mam dla was moją rutynę po powrocie ze szkoły. Właśnie wróciłam ze szkoły, dopiero co do domu weszłam, praktycznie minęło 5 minut, odkąd weszłam do domu. Mama mi nałożyła już obiadek, więc sobie go zjem. A więc mam tu obiad, jest chyba jeszcze gorący. Opowiem wam story time z dzisiaj. Jedno z dwóch, bo drugie opowiem później, nie zapomnę, ale pierwsze story time. Choć dzisiaj pojechałam na późniejszą godzinę niż zazwyczaj w środę, bo nie poszłam na WF. No i jak wchodziłam na angielski, no to miałam bardzo mało czasu, żeby z parteru dojść na angielski, bo moje salon na angielskiego jest dosyć wysoko. No to jest prawie najwyższe piętro, tam tylko takie jedne schody małe dzielą najwyższe piętro, to jego dzieje, mam angielski. No i wiecie, z piwnicy, gdzie są szatnie, musiałam iść na tamto piętro. No i się śpieszyłam, ale przestałam jakby tak się śpieszyć, no bo za mną szedł mój nauczyciel od angielskiego, też mój wychowawca. I szłam z moją przyjaciółką do klasy. I już ostatni stopień, po prostu ostatni stopień już, a ja zahaczyłam nogą o ten stopień i ja myślałam, że się po prostu potknę i na drugiej nodze ustanę i po prostu będzie takie ojeju. I ja zaczęłam mówić, że ojej, ale bym się, chciałam powiedzieć przekleństwo, ale znowu nauczyłam się, więc powiedziałam ojej, ale bym się wysrała i potknęłam się w tym momencie. Ja myślałam, że się nie potknę, no bo byłam przekonana, że wiecie, jak miałam tutaj tak nogę, myślałam, że tą nogę położę tu i będę stała, a ja jej nie podniosłam, po prostu poleciałam na kolana i przed moim nauczycielem, obok mojej przyjaciółki, po prostu on szedł za mną, ja wylądowałam na kolanach i na rękach. Super. Zapytałam się, że wszystko w porządku, odpowiedziałam, że tak, bo nic mi się nie stało. Po prostu się przewaliłam, no i się śmiałam, jak wyszłam do sali, ale to wszystko, więc to nic mi się nie stało. A to jest w ogóle już drugi raz, kiedy się w tej szkole przewróciłam. Nigdy się nie przewróciłam na schodach, a tutaj już w tej szkole dwa razy. To jest nie tak. No ale dobra, ja idę jeść, bo jestem mega głodna i jak zjem, się raz odezwę. Zjadłam, obejrzałam sobie kawałek. Melisa nie jest kwiata. I obejrzałam sobie kawałek odcinka Freeza, jak jest w Afryce, bo to ma 2 godziny i to jest nawet przyjemne do oglądania, znaczy na pewno to jest posłuszne do oglądania i zaczęłam sobie oglądać, w sensie ja już nie widziałam ponad połowę tego, tylko po prostu nie miałam czasu, żeby to cało obejrzeć, znaczy czas mam, ale mimo wszystko wolę robić różne rzeczy, więc jak mam okazję, to po prostu oglądam sobie części i też przy jedzeniu sobie oglądałam to i coś jeszcze, nie wiem co. Zostaw tego kwiata! No, ale generalnie chciałam powiedzieć, że jedną różnicą pomiędzy tą rutyną taką teraz, dzisiaj jest to, że w innych dniach moja rutyna jest taka, że po prostu jestem bardziej zmęczona. Dzisiaj nie jest tak źle, bo nie byłam na WF-ie, ale to jest cały story time do powiedzenia. Generalnie zostaw. Dzisiaj moje lekcje wyglądają tak, może wam screena będziecie mieli z planu lekcji czy coś. No ale generalnie w środę mam 2 godziny pierwsze, nie mam lekcji, dopiero na 3/4 lekcji mam dla WF-y. No i potem mam 3 pozostałe lekcje, to mam angielski, matematyka, polski. No ale dzisiaj na WF miałam zastępstwo, no i stwierdziłam, że na niej nie pójdę. No bo domyślałam się, że to zastępstwo będzie z taką klasą B, jestem klasą C. No i generalnie ja osób z tej klasy B nie kojarzę zbytnio i ja nie czuję się komfortowo, jak kogoś nie znam. Nie wiem. Mój nauczyciel od WF-u ma kwarantannę prawdopodobnie. Znaczy prawdopodobnie, po prostu ją ma. Więc miałam zastępstwo z nauczycielką inną. No i nie poszłam ten WF, ja WF osobno jest na dziewczyny i chłopaków, no i dziewczyny tylko miały zastępstwo, chłopacy nie, no bo mają innego nauczyciela. No i na naszych WF, ja nie wiem, było z 4 osoby, z czego chyba 2 nie ćwiczyły, albo trochę więcej, nie jestem pewna. No i nauczycielka, z którą ta klasa B, czyli to, co mieliśmy mieć zastępstwo, no się zdenerwowała i to jest wicedyrektorka. I ona powiedziała, że teraz nie będziemy mieli żadnych wycieczek, ani wyjazdów do kina, nic takiego. W sensie nie wiem, czy wycieczek, ale wyjazdów do kina, ani do teatru chyba nie będziemy mieli za karę. No i z jednej strony spoko, rozumiem, że to nasza wina, dziewczyn, w sensie, że nie poszło na ten WF, no bo był w planie i to było zastępstwo, ani że go nie ma, no i powinno się pójść. Ale z drugiej strony, czy to jest aż taka katastrofa, żeby całej klasie anulować te wycieczki? Już na upór tego już nawet bym wolała, no jako osoba, która ponosi winę, żeby po prostu dziewczyny nie miały tych wycieczek, ale mimo tego to i tak niesprawiedliwe, bo nie wszystkie dziewczyny nie przyszły przecież. Były osoby, które tam poszły, albo osoby, które generalnie nawet nie chodzą, albo były chore i w ogóle nie było ich w szkole. Więc nie wydaje mi się to w porządku, taka wiecie, zbrowa odpowiedzialność jest beznadziejna. I w ogóle, skoro nie mam wiadomości od WF-u, bo mam kwarantannę, to znaczy jutro nie miała SKS-u, bo on uczy SKS-u, w sensie prowadzi SKS-y, chyba że będę z jakimś innym, ale nie wezmę dużo WF-ów, w sensie worka na WF, no bo nie będę się z tym męczyć, a wiecie, mam jutro 8 lekcji. A i co najważniejsze, moja rutyna generalnie wygląda codziennie tak, że jak wchodzę ze szkoły, to... mam andruty. Jutro jest czwartek i jutro mam zadaną jedną rzecz do nauczenia się. Mapy. Na geografię. I muszę wiedzieć wszystkie zatoki. Cieśniny.
Morze, ocean. No oceany to wiecie łatwo, bo są tylko, nie wiem, 4 czy 7. Rzeki, jeziora. Nie wiem co jeszcze. Ale generalnie muszę się nauczyć na jutro całej mapy Australii. Afrykę umiem. No się tak wiecie, no umiem, że umiem. Sobie tam utrwalę te rzeki, bo tych rzek jest troszeczkę dużo. W poprzednim semestrze mieliśmy już mapę Europy. Dostałam 3, uczę się, a 3 tygodnie na to i dostałam 3. Super. I mieliśmy też mapę Azji. Ale stwierdziłam, że się nie uczę Azji. Obliczyłam sobie, czy będę miała zagrożenie. No i zagrożenia nie miałam, bo miałam 4 na koniec geografii. No bo jakby stwierdziłam, że nie chcę się uczyć Azji, no bo to jest takie duże było i ja nie miałam czasu w ogóle. Stwierdziłam, że mi się nie chce tego uczyć. Trudne nazwy, no bo wiecie, azjatyckie nazwy nie są takie proste, jak na przykład w Europie, gdzie wiecie, jest dużo taka przewaga słoweńskich języków. No i się po prostu łatwo tego było nauczyć. I mam nadzieję, że jak nie nauczę się tej Australii dobrze, chociaż przez to, że umiem Afrykę w miarę dobrze, no bo tam prawie wszystkie rzeki znam perfekcyjnie, tylko mi się niektóre jeszcze mylą. No z cieśninami, bo jest mało cieśnin tam. No wyspy to też mam duży problem, ale no generalnie znam większe, znam dużo rzeczy bardzo z tamtego. No i też dostałem, nie wiem, 2. Przesada, nie? Sakra. W ogóle, ja też na tych rutach się zastanawiam, czy ja je dobrze robię, czy ja dobrze nagrywam te rutyny, bo jeszcze jakby to był vlog, a nie rutyna. Czy to jest w ogóle rutyna? Nie wiem. Jak ja myślę sobie o rutynie, to widzę taką, wiecie, rutynę wakacyjną, no, na przykład ona na Mician, kiedy ona, wiecie, nagrywa, że wstaje z łóżka, jak to się dzieje, a ja mam takie chaotyczne, nie wiem, lubić takie rutyny, bo ja nie wiem, czy w ogóle dobrze jest, czy tak nie powinno być. Dobra. Mam cel na teraz, generalnie wiecie, tutaj jest mały syf. No, są tu jakieś tam ubrania, nie wiem, jakieś rzeczy leżą. No wiecie, syf. I jako przerwa pomiędzy szkołą a nauką potraktuję sprzątanie, wiem, świetna przerwa. No i chcę słuchać muzyki na JBL-u. Tylko program w tym JBL-u jest taki, że się rozładował, a zanim ja tu podłączę ładowarkę, to trochę minie, bo i wejście do tego się popsuło, i ładowarka, która tu tylko wchodzi, też się popsuła, bo inna ładowarka wchodzi, ale w ogóle nie ładuje. Więc ja tylko inna ładowarka tego JBL-a, która się też popsuła. Wiem, super. No, teraz się będę siłowała z tym JBL-em. Tak. Okej, mamy godzinę 16:30. Ja posprzątałam z biurka moje rzeczy. No już nie jest taki syf, okej? Tu nie jest wiadomo jakoś bardzo czysto, po prostu nie ma tych ubrań, bo to była góra ubrań, jak widzieliście. No i teraz się zacznę uczyć mapy i mam nadzieję, że się jej nauczę, chociaż nie wiem, w 2 godziny. Ja generalnie pamięci do zapamiętania rzeczy nie mam, więc ja idę strategią skojarzenia rzeczy, że w taki sposób nauczyłam się połowy rzek w Afryce i na przykład jezioro Niasa kojarzy mi się z osobą z mojego serwera na Discordzie, Nisą, i zapamiętałam po prostu, że jest jezioro Niasa, bo mam Nisę na serwerze i a propos mojego serwera na Discordzie, skorzystam z okazji, macie w linku w opisie ten serwer, bo tam dużo osób pisze i była duża w ogóle zmiana tego serwera i tak dalej. I skoro mowa o tym serwerze, to muszę pozdrowić osobę, która kupiła za 100 tysięcy bambusów, czyli za serwerową walutę. Pozdrowienia na odcinku, więc pozdrawiam Cię Eryk, dziękuję, że kupiłeś te pozdrowienia. Jeżeli też chcecie mieć pozdrowienia na odcinku, no to wchodźcie w serwer i zarabiajcie bambusy. Zapraszam Was tam serdecznie. Czasami tam piszę, więc da się ze mną popisać, jakby ktoś chciał, nie wiem, nie wiem. No okej, ale wracając, włączyłam sobie już lofi hip-hop, czyli tą muzyczkę w tle, bo wiecie, zrobiłam zawsze spoko i włączyłam ten głośnik, udało się go naładować, w sensie już się nie ładuje. Przestał się ładować po 3 sekundach dosłownie. No trudno, póki jeszcze gra, to jest w porządku. No ale leci mi lofi hip-hop na Spotify'u i mam włączoną w Paint'cie, zrobiłam sobie tą mapę, zaraz wam pokażę. Tak wygląda moje profesjonalne przygotowanie mapy do nauki. Generalnie cała magia polega na tym, że sobie po prostu przybliżam tą mapę, którą chcę. W sensie mapy z napisami. Tutaj mam mapę z podpisanymi rzeczami. No i uczę się, będę się uczyła tych wszystkich jezior. Ich jest tak dużo, bo już mi się nie chce. No i po prostu jak się nauczyć jakieś części, to po prostu będę się patrzyła na tą mapę, czy się faktycznie tego nauczyłam, czy nie. No, ciekawie. A więc życzę mi powodzenia. Mam nadzieję, że uda mi się tego nauczyć. Oby. Okej, okay, mamy 17:20 i ja właśnie stanęłam przed dylematem, czy Oceania liczy się do Australii. Nie wiem, jak to mój pan od geografii uzna, ale ja stwierdziłam, że porzucam misję nauczenia się całej Oceanii. Nie wiem, tu będzie mi na ekranie to całe, to jest Oceania z tymi wszystkimi, a teraz to jest tylko Australia, czyli sam kontynent i to, co jest wokół niego. Więc postawię tylko na naukę tego, co jest wokół Australii i w Australii, bo nie dam rady się przy tych wszystkich wysp. Po prostu, wolę nie. I w ogóle, guys, pokażę wam ciekawostkę. Generalnie jak się uczyłam, to znalazłam jezioro
tutaj, jezioro Disappointment. Widzicie to? Patrzcie. To jest jezioro Disappointment i generalnie to znaczy rozczarowanie. I zaciekawiło mnie to, czemu tutaj pisze Disappointment, bo jakby LOL to nie jest typowa nazwa dla jeziora. I okazało się, że jakiś ktoś, jakiś nie wiem, odkrywca, nie mam pojęcia, bo tu jest generalnie pustynia w tym miejscu, patrzcie, tutaj jest jakaś taka pustynia, nie? No i jakiś chłop szedł przez tą pustynię, to natrafił na jezioro i pewnie on myślał, że o mój Boże, jezioro, woda, no i się napił z tego jeziora, a to było słone jezioro. I no, dlatego disappointment, rozczarowanie, bo myślał, że to jest słodka woda, a to była słona woda. Lekcja geografii z Wiktorem na dziś. Nice. Okej, guys, mały update sytuacji. Jest godzina prawie 18, minęło pół godziny i przestałam się uczyć, ale zrobię to teraz od nowa, bo nic nie chciało mi wejść do głowy, naprawdę nic nie potrafiłam się nauczyć. No więc tak, jak widzicie, mam z sobą projektor gwiazd. Chciałam się pochwalić nim, bo przyszedł mi jakiś czas temu, chyba w czwartek. Tydzień temu, jak to oglądacie mniej więcej. Piękny jest moim zdaniem, no to wygląda pięknie. Niestety nie mam do niego linku, bo zamawiałam jego mój tata, ale kupiłam go na Allegro jakoś za 70 zł, bo ktoś był ciekawy, bo było dużo pytań na Instagramie. A propos Instagrama, tu wiek podobiator, jak może się wbijać. No i dziękuję za oglądanie, tak wygląda moja rutyna. Nie robię ciekawego, no bo co mogę robić, jestem zmęczona po szkole, naprawdę. No więc tak. Wracam do nauki, trzymajcie za mnie kciuki, żebym dostała chociaż dwójkę za ten sprawdzian. Do zobaczenia, prawdopodobnie we wtorek, mam nadzieję, że tak. Subskrybujcie, łapkujcie, no i pa! Nie mogę z nim, nie? Zostaw kocie. Miau! Jak macie moc rodzeństwa, takie krótkie są potrzebne.